Dzień dobry Państwu, czyni wobec Wita Kapitan Lisowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, witam spóźniony 15 lutego. Spóźnienie dlatego, że nagrywaliśmy z Markiem Meissnerem. Jakby to powiedzieć, moja sympatia do Marka i wartość tego, co robimy we dwóch, jest większa niż moja sympatia dla tego serwisu informacyjnego, za co, przepraszam, mea culpa winny. No, ale zobaczycie to za to dzisiaj wieczorem. Moi drodzy, więc co teraz? Otóż teraz, 15 lutego, zachęcam do tego, żebyście to obejrzeli, żebyście się wypowiedzieli w komentarzu, jeśli fajne. I jest tu jedna rzecz, która jest ze źródeł moich, ale wygląda na to, że się właśnie potwierdziły. I cóż, w końcu ja według niektórych nic nie wiem i tylko dla atencji pewne rzeczy mówię, ale wygląda na to, że jednak coś jest na rzeczy. Może to potwierdzić koleżanka, że o to właśnie spytałem. Wtedy o tym nie udało się nam znaleźć żadnych potwierdzających informacji, ale to, co się wydarzyło, wygląda na to, że jednak pokazuje, że źródło mam dobre. A teraz przechodzimy do tematu i zachęcając do tego, żebyście oglądali, przypomnę też, że możecie wspierać twórczość kanału Kapitan Lisowski, możecie robić to jednorazowo, możecie robić to w sposób ciągły, jak wam się podoba. Wszystkim tym, którzy już to robią, bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszej współpracy. Moi drodzy, rzecz pierwsza to rzecz dosyć zaskakująca i chybowa, bo dotyka branży, o której wszyscy myśleli, że jest odporna na zło życia codziennego. Otóż chodzi o cięcia w branży technologicznej, nadal wprowadzające zamieszanie i strach wśród pracowników branży IT. Od stycznia pracę straciło ponad 34 tysiące osób. To więcej niż w całym czwartym kwartale ubiegłego roku. Powodem nie jest bynajmniej to, że giganci technologiczni nie mają pieniędzy, bo zwalnia nawet najdrożej wyceniana firma na świecie, czyli Microsoft. Co za tym stoi za ostatnią falą? Chodzi o utrzymanie wyników. A w niektórych krajach bynajmniej nie kończy się rok fiskalny na koniec grudnia. Branża technologiczna rozpoczęła rok 2024 od kolejnej fali zwolnień, jeszcze bardziej redukując zatrudnienie po masowych cięciach w zeszłym roku. Dotychczas ponad te 34 tysiące straciło pracę według serwisu Layoffs, który śledzi zwolnienia w tej branży od czasu pandemii. Ostatnim przykładem spółki, która redukuje zatrudnienie, jest Snap Incorporation, twórca popularnej aplikacji Snapchat. Firma zdecydowała o zwolnieniu 10% swojej załogi, czyli około 540 osób. Snap zwolnił ponad 1200 osób pod koniec roku 2022. Później w roku 2023 pozbawił pracy kolejnych 200 specjalistów i specjalistek. Pracownicy byli przekonani, że to koniec zwolnień. Obecny rok okaże się pod tym względem lepszy. Niestety wcześniejsza reorganizacja zespołu produktowego nie pomogła i dalsze zwolnienia były konieczne. Inna firma, Okta, zajmująca się oprogramowaniem, poinformowała z kolei, że zwolni 7% swojego personelu w celu redukcji kosztów, co dotknie około 400 pracowników. Po ogłoszeniu tej wiadomości akcje tej firmy wzrosły o około 3,6%. Wcześniej taki sam zabieg mający wpływ na wycenę zrobił Microsoft. Ludzie, nie jesteście niestety najcenniejszym aktywem według tej branży. A im bardziej AI będzie się rozpychać, tym będzie to bardziej widoczne. Myślcie o sobie póki czas. No i racjonalizujcie oczywiście swoje podejście do kwestii wynagrodzenia za to, co robicie. Najczęściej firmy zwalniają pracowników twierdzą, że redukują nadmierne zatrudnienie z okresu pandemii COVID-19, a także skarżą się na wysokie stopy procentowe i ogólne spowolnienie w branży. Tylko, że te argumenty nie do końca można traktować serio, ponieważ zwalniają korporacje, które mają historycznie rekordowe wzrosty wycen rynkowych i generują zyski idące w miliardy dolarów. Czy Microsoft, firma wyceniana obecnie na rekordowe 3,12 biliona dolarów, musi zwalniać? Nigdy wcześniej producent systemu Windows nie był tak drogi. Mimo to w tym roku zwolnił już 1900 osób. Pracę straciły głównie osoby z działu gamingowego, czyli Xboxa i przejęte niedawno spółki Activision Blizzard.
Szef działu gamingowego Microsoft Gaming napisał w notatce dla personelu: jesteśmy wdzięczni za całą kreatywność, pasję i poświęcenie, jakie wnieśliście w nasze gry, skupiając się głównie na poświęceniu was, pracownicy. W związku z tym akcje Microsoftu wzrosły od początku roku już o 13%. Za ostatni rok jest to ogólnie 55% wzrostu, a za 5 lat 288%. Firma nigdy jeszcze nie była tak dobrze wyceniana. Najbardziej wdzięczni za takie decyzje są oczywiście inwestorzy. Akcje firmy Amazon, czyli czegoś, co siedzi o krakiem na wielu aspektach, ale jest też firmą nowoczesną i technologiczną, urosły od stycznia o bagatela 16%. W przypadku Salesforce to 13%, a Meta Platforms Facebook może pochwalić się wynikiem 35%. Co łączy te firmy? No każda z nich jest gigantem technologicznym i każda zwalnia pracowników. Meta pożegnała się z kilkudziesięcioma, Salesforce z 700. Byłoby więcej, ale w roku 2023 zredukowała Meta zatrudnienie o ponad 20 tysięcy pracowników, więc nie musieli aż tak spektakularnie zwalniać. Trudno powiedzieć, czy w firmie wzrosła w tym czasie efektywność, natomiast akcje za ostatnie 12 miesięcy odnotowały wzrost na poziomie 160%. Biznes. Nie ma litości dla ludzi. To może jeszcze trochę potrwać zdaniem specjalistycznego serwisu Leos. Rekord zwolnień w IT przypada na pierwszy kwartał 2023 roku, kiedy pracę straciło aż 167 tysięcy osób. Od tego czasu wykresy spadały i tak w drugim kwartale zwolniono 46 tysięcy, w trzecim 25, a w czwartym niecałe 23 tysiące. Ale na dzień dobry start w nowy rok to już 34 tysiące, tak? I wszystko wskazywało na to, że mamy już falę zwolnień za sobą, ale niestety była to zmyłka. Wzrost zatrudnienia, jak podaje CompTIA, widać co prawda w segmencie sztucznej inteligencji. Liczba ogłoszeń o pracę w szeroko pojętym rynku AI wzrosła o około 2000 stanowisk od grudnia do stycznia, ale 2000 versus 34 słabo. A zwolnienia trwają nadal. Pure Storage zwolniło prawie 300 pracowników na początku lutego. Grammarly, kolejna firma, zredukowała zatrudnienie o 230 osób. DocuSign o 440. Firma Zoom, znana z komunikatora do połączeń zdalnych, kolejne 150. PayPal pożegnał się z aż 2500 pracowników pod koniec stycznia. Zwolnienia były też w iRobot, blog eBay czy w TikToku. Inny gigant, SAP, ogłosił w styczniu, że zwolni aż 8 tysięcy osób. Zarząd spółki chce przyspieszyć rozwój, stawiając na AI oraz usługi w chmurze. Na razie udało się na pewno przyspieszyć wyceny pozytywne akcji, bo od początku roku skoczyły 18%. No ale co dalej z tym? Google jako taki sam też zrobił już w tym roku redukcję o 1000 osób. Pytanie, czy jest ktoś, kto w chwili obecnej nie zwalnia? Wydawało mi się, że to może być coś ciekawego, no ale są tacy pracodawcy, którzy nie pozbywają się ludzi. Apple wyceniany obecnie na 2,91 biliona dolarów nie redukuje, a warto dodać, że to akurat jedna z tych firm, które być może przydałoby się więcej efektywności, ponieważ w ostatnim roku, kiedy Microsoft, Meta czy Google prześcigały się w tym, kto pierwszy wprowadzi kolejne narzędzia AI, producent iPhone'ów tak jakby zignorował trend sztucznej inteligencji. Zobaczymy, co będzie się działo w tym zakresie. Kolejna firma, która nie zwalnia, może pochwalić się wzrostem wyceny akcji na poziomie 49%, to oczywiście Nvidia. Jensen Huang, szef firmy, nie tylko nie przeprowadził zwolnień, ale też wprowadził ogólnofirmowe podwyżki dla wszystkich pracowników, a także wyeliminował tradycyjne roczne ewaluacje. Niektórzy menedżerowie spółki stali się tak bogaci, że zarzuca im się niską produktywność i brak motywacji. Cóż mam powiedzieć? Zjawiska skrajne, ale dominuje jednak kwestia redukcji zatrudnienia w branży, a za wieloma przyczynami tego stoi między innymi, oprócz czystego wyciskania pieniądza i efektywności, stoi zdecydowanie kwestia AI. A tu, proszę Państwa, przypomnienie. 82. rocznica powstania Armii Krajowej w dniu 14 lutego 1942 roku. Też należy o tym pamiętać, bo to chwalebna karta polskiej historii.
A to a propos tych, którzy chcą wycinać historię z programu nauczania. Idąc dalej. Szanowni Państwo, coś, co też jest zastanawiające, ale ze wszechmiar uważam słuszne i potrzebne. O co chodzi? Chodzi o paliwo do elektrowni atomowych. USA planują zablokować dostawy wzbogacanego uranu z Rosji, a firma Urinco, jego największy dostawca w USA, uważa, że nie będzie mieć z tym problemów, by zapewnić odpowiednią ilość paliwa jądrowego do amerykańskich elektrowni na wypadek blokady. Boris Schucht, szef Urinco, czyli największego zachodniego dostawcy, to jest takie konsorcjum brytyjsko-niemiecko-holenderskie, wzbogacanego uranu wykorzystywanego w elektrowniach atomowych, twierdzi, że jego firma ma wystarczające moce produkcyjne, aby zastąpić rosyjskie dostawy, jeśli Waszyngton zakaże importu uranu z Rosji. Amerykańska ustawa proponująca zakaz importu uranu z Rosji ma pobudzić wielomiliardowe wysiłki krajów zachodnich na rzecz wzmocnienia ich łańcuchów dostaw dla energetyki jądrowej i zapewnić ich ciągłość, czyli program długoterminowy. Zachód co do zasady chce budować nowe fabryki uranu dla swoich atomówek. Urinco wzmacnia również rozmowy z Wielką Brytanią na temat potencjalnych inwestycji w nowe fabryki produkujące wzbogacany uran. HALEU, High Assay Low Enriched Uranium. Jest to mocniejsze paliwo stosowane w zaawansowanych reaktorach, które obecnie sprzedaje wyłącznie rosyjski państwowy gigant nuklearny Rosatom. Urinco otrzymało już od rządu Wielkiej Brytanii kwotę 9,5 miliona funtów na wsparcie rozwoju technologii w zakładzie Copenhurst w Cheshire w ramach wartej 300 milionów funtów strategii wypchnięcia Putina z globalnego rynku energii atomowej. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ atomowa dyplomacja Rosji jest bardzo znana i bardzo skuteczna. Ponadto dochodowa. Rosja kontroluje obecnie prawie 50% światowych mocy produkcyjnych, jeśli chodzi o wzbogacany uran, co daje jej dominującą pozycję na rynku. Oczywiście wzbudza to obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego na Zachodzie po inwazji Moskwy na Ukrainę. USA i kluczowi sojusznicy próbują obecnie odbudować swoje łańcuchy dostaw paliwa, które zostały osłabione przez załamanie popytu po awarii w Fukushimie w roku 2011, która spowodowała wyciek materiałów radioaktywnych. Rosatom dostarcza ponad 1/5 paliwa ze wzbogaconego uranu wykorzystywanego do zasilania reaktorów jądrowych w USA i Europie. Jednak w grudniu USA, Wielka Brytania, Japonia, Francja i Kanada przeznaczyły 4,2 miliarda dolarów na inwestycje kierowane przez rządy mające na celu zwiększenie zdolności krajowych dostawców w zakresie wzbogacania uranu. Rośnie więc popyt, skoro nawet Japończycy stwierdzili, że Fukushima Fukushimą, ale trzeba żyć dalej i skokowo włączają albo uruchamiają, albo będą budować kolejne reaktory. I jest taki popyt, no to Urinco, którego udziałowcami są rządy Wielkiej Brytanii i Holandii, a także dwa niemieckie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, będąc liderem, jeśli chodzi o te wysiłki, zgodziło się na rozbudowę 3 zakładów wzbogacania uranu w USA, Wielkiej Brytanii i Holandii. Administracja Bidena początkowo nie popierała zakazu importu rosyjskiego paliwa jądrowego po inwazji, ponieważ amerykańska flota składająca się z 93 de facto pływających elektrowni jądrowych była w dużym stopniu od nich uzależniona. Jednak obecnie opowiada się za wprowadzeniem zakazu po 2 latach gromadzenia zapasów przez elektrownie i wielomiliardowych inwestycjach w łańcuch dostaw dla energii jądrowej przez zachodnie firmy. W tym Urinco, francuskie Orano i amerykańskiego Centrusa. Amerykański przemysł nuklearny spodziewa się, że zakaz importu wzbogaconego uranu z Rosji zostanie wprowadzony jeszcze w tym roku po ponadpartyjnym głosowaniu za tym rozwiązaniem w Izbie Reprezentantów, jakie odbyło się w grudniu 2023 roku. Czyli dyplomacja atomowa Rosji napotka potężne problemy, no i będą mniej zarabiać. A będąc w tematach okołoenergetycznych, można powiedzieć, że trafiło się komuś coś jak ślepej kurze ziarno. Otóż gigantyczne złoża wodoru naturalnego odkryto na terenie Europy. Odkryto je w jednym z najbiedniejszych krajów naszego kontynentu, czyli w Albanii. Według ubiegłorocznych szacunków Albania była 5. najbiedniejszym krajem Europy. Do tego niezwykłego odkrycia doszło na dużej głębokości w czasie poszukiwań prowadzonych w jednej z tamtejszych kopalń.
Robili to francuscy inżynierowie, którzy zmierzyli zawartość gazu w zasobach zlokalizowanych około kilometr pod ziemią. Wodoru jest tam bardzo dużo. Porównał wręcz jego bąbelkowanie do jacuzzi. Zainteresowanie wodorem rośnie i nie powinno to dziwić. Rozpatruje się go bowiem jako potencjalne paliwo przyszłości zapewniające wysoką wydajność przy jednoczesnym braku emisji szkodliwych gazów w pokroju metanu czy dwutlenku węgla. Problem polega na tym, że dotychczas dominująca metoda produkcji wodoru wykorzystywała paliwa kopalne, co po prostu mijało się z celem, jakim jest redukcja emisji. Znajdując złoże naturalnego wodoru, naukowcy mieliby jedno zmartwienie mniej. I taka sztuka im się udała. Sprawa jest szczególnie intrygująca ze względu na fakt, że o ile zazwyczaj określa się ilość zasobów na podstawie ekstrapolacji, tak tutaj naukowcy dokonali bezpośrednich pomiarów, a areną ich działań stanowiła kopalnia chromitu na terenie Albanii, gdzie wodór wyciekający ze skał doprowadził już do kilku eksplozji. Te złoża zlokalizowane w kopalni Bulkis zostały poddane modelowaniu oraz bezpośrednim badaniom. Ile zasobów może się tam znajdować? Szacunki są mało precyzyjne i wskazują na ilość rzędu od 5000 do 50 tysięcy ton wodoru. Jeśli się to potwierdzi, to będziemy mogli mówić o jednym z największych złóż na całym świecie. Z drugiej strony wciąż nie będzie to złoże, które mogłoby rozwiązać problemy ludzkości w zakresie transformacji energetycznej i rezygnacji ze spalania paliw kopalnych. Ale jest to ciekawa już ścieżka i kamień milowy. A tu mamy coś, co mi wywraca światopogląd, jeśli chodzi o to, co ma sens, a co nie ma sensu i co jest z gruntu francuskim. O co chodzi? Francja od 1 stycznia ma nowe podatki, uzależnione od emisji. Powodują one, że ceny niektórych samochodów wzrosły dwukrotnie. Pewnie myślicie, tak na tłusto musiało być. I tu się możecie zdziwić. To nie są jakieś mega tłuste warianty samochodów pewnej japońskiej marki. O to chodzi, że ten podatek ekologiczny i w teorii ma zachęcać do przesiadki na mniejsze i lżejsze samochody, chociaż pamiętajmy, że SUV-ów Francuzi aż tak bardzo nie faworyzowali, zwłaszcza teraz jeśli chodzi o parkowanie w Paryżu tym bardziej, no ale się okazuje, że poszli chyba w tak dziwną stronę, że tego się chyba nikt nie spodziewał. Bo Francja postanowiła przywalić swoim obywatelom w iście drakoński sposób. Od stycznia bez dodatkowego podatku są tylko te samochody, które emitują według normy WLTP mniej niż 117 gram na kilometr. To w przypadku wielu nowych aut może być wystarczające. Tabela podatkowa wskazuje, że rozsądne jest tak do emisji 140 gram. Przy tej wartości podatek sięga niecałego 1000 euro. Więc 1000 przy 40 tysiącach czy 50, no jakoś się przełknie. I to zamyka się, jeśli chodzi o rozsądek, też wielkością pojazdu, jako BMW 320 Diesel Touring. Touring, czyli maksymalnie bym powiedział, że może być kombiak. Całkiem spory samochód. A potem zaczyna się robić według dziennikarzy motoryzacyjnych śmiesznie, bo przywoływanym przez francuskie media przykładem tego, co będzie horrendalnie drogie, jest Toyota Yaris w wersji GR. Mały, lekki, ale bardzo mocny samochód, który już należy do dość drogich, bo we Francji wyceniany jest na 46 tysięcy z groszami euro w wariancie ze skrzynią manualną i 48,800 euro z automatem. Do tego dochodzi podatek ekologiczny, który wynosi odpowiednio dla wersji ze skrzynią manualną prawie 46 tysięcy euro, a dla wersji automatycznej 60 tysięcy euro. Także jeśli zamierzacie w tym momencie poszaleć takim autkiem, nie za dużym, to 110 tysięcy euro? Hello? Hello? W tym czasie Tesla sprzedawana jako całkowicie elektryczna za 40 kilka tysięcy euro. Hello, hello. I to wcale nie są więc ekskluzywne auta. Yarisy w wersji jakiejś tam, prawda, ciekawszej. To teraz jeszcze dalsze porównanie. To jest kilka tysięcy euro więcej, to 110 tysięcy, więcej niż bazowe Porsche Taycan, gdzie się podatku takowego nie płaci,
i 20 tysięcy euro więcej niż nowy Porsche Macan. Crazy. Wartości tego podatku rosną w szalonym tempie, a maksymalna kwota, czyli 60 tysięcy euro, wcale nie jest dla samochodów ekstremalnie dużo emitujących, bo to jest 193 gramy na kilometr. I najbardziej po uszach dostają małe, ale mocne auta kompaktowe oraz oczywiście duże SUVy. Plus jeszcze na parkowaniu. To teraz się zastanówmy, czy w ogóle warto będzie jeździć w tamtą stronę, bo jeszcze jeżeli wchodzą takie podatki, weszły takie podatki, to jakie mogą być eksploatacyjne, dodatkowe opłaty albo opłata od ingerencji w środowisko, gdyby się jechało takim SUV-em cięższym, klasycznym po Francji. Zdaje się, że zrobiło się crazy. A tu mamy coś, do czego się trzeba odnieść, bo sprawa rozbudza wyobraźnię intensywnie i tutaj korzystam z materiału kolegi Mirosława Szczerby. Amerykański kongres zrobił wielką inbę, że zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, bo Rosjanie coś zrobili. A zrobili co? Odpalili rakietę Sojus 2V1, która wyniosła coś w kosmos. I to był już drugi start, bo chyba przy pierwszym coś gdzieś ktoś przespał i wyniesiono coś. I tutaj zarówno Mirek Szczerba, jak i Krzysiek Kurdyła są mi potrzebni do tego, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. Jeden, żeby powiedzieć, o co chodzi, a drugi, żeby lekko stonować panikę, jaka się wokół tego wytworzyła. Więc już mniej więcej wiadomo, o co chodzi z zagrożeniem w kosmosie od strony Rosji. To wczoraj już stacja ABC pierwsza puściła. 5 dni temu Rosjanie wystrzelili rakietę, która ma tajny ładunek. Tym ładunkiem jest satelita Kosmos 2575, który znajduje się już obecnie na orbicie. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA jest rozmieszczenie na orbicie rosyjskiego nowego, nuklearnego systemu antysatelitarnego. Potem bazując na informacjach portalu Orbital Focus, Mirek Szczerba rozpisał, że okazuje się, że orbita wystrzelonego w dniu 9 lutego satelity jest dopasowana do innego rosyjskiego satelity o nazwie Kosmos 2574, czyli tylko o jeden w dół. Wygląda to na nowy antynuklearny system ASAT, czyli walki w kosmosie z amerykańskimi satelitami, ale czy tylko amerykańskimi, jeśli jest to urządzenie nuklearne? No nie, może dołożyć wszystkim. Oba wystrzelone rosyjskie satelity mają identyczne parametry orbitalne. Te informacje są potwierdzone przez United States Space Forces. Tajnym rosyjskim ładunkiem jest jądrowy ładunek, który może spowodować na wysokości 125 do 300 km nad Ziemią eksplozję o tak zwanej niskiej wydajności, ale to spowoduje unieruchomienie w ciągu tygodni lub miesięcy wszystkich satelitów LEO, czyli na niskiej orbicie, które nie są specjalnie wzmocnione, aby wytrzymać promieniowanie generowane przez taką eksplozję. Generalnie opinia Putinowi odwaliło, Putin oszalał i przenosi wyścig zbrojeń i ryzyko wojny w kosmos. Stąd tego typu materiały pokazujące, o co w tym chodzi, a tutaj jeszcze jeden w szczegółach pokazujący to, o czym przed chwilą powiedziałem. Generalnie rzecz biorąc, jest to złamanie pewnych traktatów i no, bądźmy szczerzy, Putin nie może być już uważany za racjonalnego partnera do rozmowy. Natomiast Krzysztof Kurdyła troszeczkę tonuje. Jeśli to ładunek nuklearny, to po co wprowadzać go na orbitę i to taką, co wcześniejszego satelitę? Takie rzeczy robi się, jeśli chce się przeprowadzić jakieś ograniczone testy. Ponadto, z każdej strony opcja wyniesienia pojedynczej głowicy nuklearnej, czy to przeciw satelitom, czy celom naziemnym jest bez sensu. Pomijając nawet techniczne wątpliwości, jedyny sens miałoby to jako PR-owa pokazówka. I niech pomyślę, właśnie w tej chwili speaker Izby Reprezentantów wykorzystuje ten pretekst i mówi, że może nie być w ogóle w najbliższym czasie miejsca na to, żeby głosować pakiet wsparcia dla Ukrainy, Tajwanu i Izraela. Wypadkowa korelacja dat? Nie sądzę. A zwany już lokajem Trumpa speaker Izby Reprezentantów, no robi wszystko, co chce Trump. Cóż mam powiedzieć? Nie fajnie się robi i wygląda na to, że Rosjanie znaleźli lewar oddziaływania na Trumpa taki, który powoduje, że on będzie chcąc, nie chcąc wykonywał ruchy utrudniające jakiekolwiek wspieranie
Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Przynajmniej w czasie, który jest Rosjanom potrzebny. Bardzo niefajnie. Idziemy dalej. Fajnie wam się walczy o codzienną anonimowość. Znacie Pegasusa? Znacie. Teraz się tyle o tym mówi na temat tego, kto był nim podsłuchiwany. Myślę, że będzie gorąco w pewnych kwestiach tu i tam. Ale powiem wam tak. To jest jeszcze pikuś, bo to, że telefon wam sugeruje reklamy towarów, o których żeście rozmawiali przy nim, to już wiecie. Każdy z nas to zauważy, tak? To teraz będzie więcej. Pojawia się w samochodach nowe obowiązkowe rozwiązanie, montowane w samochodach w Unii od tego roku. Można je porównać do szpiega, który zbiera kluczowe dane pojazdu. Urządzenie CDR i EDR to systemy, które rejestrują i przechowują dane związane z jazdą i kolizjami. CDR to skrót od Crash Data Retrieval, czyli nazwa rejestratora, która pozwala wydobyć informacje z pojazdu. EDR to skrót od Event Data Recorder, który jest funkcją zainstalowaną na przykład w module sterującym poduszki powietrznej lub innym module. Urządzenia te są aktywowane, gdy kierowca uruchamia pojazd i rejestrują dane takie jak prędkość, przyspieszenie, hamowanie, użycie pasów bezpieczeństwa, kąt skrętu kierownicy, stan świateł, poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Gdy dojdzie do kolizji, urządzenie zapisane dane z sekund przed i po zderzeniu, co może być bardzo pomocne w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za wypadek, czyli ubezpieczyciele idą na wojnę z klientami. Z jednej strony rozwiązania te mogą zachęcać do bardziej odpowiedzialnej, bezpiecznej jazdy, wiedząc, że dane są rejestrowane. Z drugiej mogą ułatwić badanie i rekonstrukcję wypadków, dostarczając obiektywnych i dokładnych danych o tym, co się stało i całkowicie grzebią pojęcie waszej, moi drodzy, prywatności. W Unii Europejskiej urządzenia te są obowiązkowe od początku tego roku dla nowo zarejestrowanych pojazdów. Do tego dodajmy, że kierowcy samochodów ciężarowych już mają systemy śledzące ich gałki oczne, czy nie odrywają wzroku od patrzenia na wprost, więc nawet nie będzie można sobie sięgnąć po napój, bo zacznie się od razu. I to samo ma też wejść do samochodów osobowych. Koniec jedzenia, koniec picia napojów, koniec patrzenia na swoją wybrankę siedzącą obok, koniec oglądania się na dzieci z tyłu, jak coś się zacznie. Nawet patrzenie na tylne lusterko może być źle interpretowane. Fajnie. I przechodzimy do rzeczy też bardzo bieżących, a trudnych. Nastąpiło częściowe wycofanie naszych jednostek z Awdijiwki na korzystniejsze pozycje, powiedział rzecznik sił obronnych Tawrii Lichowej. No i to Tawria to jest jeden z odcinków frontu, tak go nazwali. Tutaj wyjątek z mapy z Arturem Mickiem. Widzimy południowy kocioł. Bardzo niebezpieczna rzecz dla tych sił, które są tutaj. Pytanie, czy jeszcze są w stanie się w zorganizowany sposób ten stąd wycofać. Oraz kocioł ten główny, północny tak zwany, gdzie tu już jest coś około 2 z groszami kilometra odstępu i kontrola ogniowa tego wszystkiego jest na bieżąco już realizowana przez Rosjan. Pytanie, czy to już jest nie za późno, a walki trzeciej brygady szturmowej, która tutaj weszła do działań, no cóż, mogą być bardzo ofiarne, a mogą być bardzo mało efektywne. O tym więcej w dodatkowym materiale specjalnym. A my przechodzimy do rzeczy następującej. Rząd niemiecki przesłał do centrali NATO informację, że w tym roku wywiąże się ze zobowiązania do wydania nie mniej niż 2% PKB na obronność. I to jest, patrząc też na pokazane tutaj komentarze, chyba jedyna pozytywna rzecz, jaka w ostatnim czasie wydarzyła się w przestrzeni medialnej związanej z Donaldem Trumpem. W końcu przynajmniej deklarują. Zobaczymy, jak będzie faktycznie Niemcy, że zaczną we właściwy sposób podchodzić do finansowania obronności. Ale to dopiero jaskółka. I jeszcze jedna rzecz. Szanowni Państwo, tutaj mamy przed sobą białoruskiego siłowika, specjalsa. O cóż więc chodzi? Szanowni Państwo,
Przedwczoraj napisałem do Ani Dyner, czy ma może jakąś informację o tym, że, możemy to udowodnić oboje, kilkuset żołnierzy białoruskich, żołnierzy lub funkcjonariuszy, raczej żołnierzy, wraz z bronią poszło do lasu. Poszło do lasu, czyli dezercja masowa. Ania nie miała żadnych informacji. Też nie miałem nic ciekawego w tym zakresie. Więcej. Oprócz tego jednego źródła. A dzisiaj proszę, cytuję. W obwodzie lelczyckim obwodu homelskiego wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej. Władze lokalne poinformowały o tym 15 lutego, powołując się na wydział KGB dla obwodu homelskiego. Ludność okolicy proszona jest o zachowanie spokoju i podporządkowywanie się żądaniom funkcjonariuszy organów ścigania. Wcześniej kanał telegramowy Motolko Pomogi podał, powołując się na swoje źródła, że do Lelczyc przybyły co najmniej 3 helikoptery z Mińska. Reżim operacji antyterrorystycznej to szczególne wydarzenie mające na celu stłumienie aktu terroryzmu, zminimalizowanie jego skutków, stłumienie działalności organizacji terrorystycznej, nielegalnej grupy zbrojnej prowadzonej w celu ochrony interesów państwa, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i organizacji oraz neutralizacji terrorystów. Zgodnie z ustawą Republiki Białoruś z dnia 3 stycznia 2002 roku o walce z terroryzmem. Reżim CTO na terytorium kraju wprowadza Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. Wygląda więc na to, że informacja, której nie mogłem dotychczas potwierdzić, właśnie się potwierdziła. Wrzucę, jeżeli będzie trzeba, za zgodą Ani, naszą korespondencję w tym zakresie. Wygląda na to, że rzeczywiście doszło do jakiejś większej dezercji ludzi z bronią na Białorusi, dlatego część kraju objęta została reżimem działań antyterrorystycznych i kierowane są tam siły świeżo, też pewnie wytresowane przez grupę Wagnera, celem poradzenia sobie z sytuacją. Pozdrawiam tych, którzy ciągle uważają, że mam słabe źródła informacji. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami. Tym, którzy wspierają kanał, bardzo serdecznie dziękuję, a możecie, wykorzystując różne przyciski przy filmie, nacisnąć, czy to subskrybuj, czy wesprzyj, przeczytać linki pod filmem, skorzystać z tam istniejących i zachęcam do wspierania kanału, który stara się być cały czas niezależny i obiektywny, z jednym wyjątkiem. Nie mam tolerancji na fanów rosyjskiego miru. I to by było na tyle. Wszemi wobec, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.